Nowy DPS w Suwałkach z ogromnym wsparciem. Dzięki zgłoszeniu złożonemu wiosną przez Samorząd Województwa Podlaskiego wsparcie z rządowego programu odbudowy zabytków otrzymał Ełcki Caritas, który w Suwałkach realizuje niezwykle kosztowną, ale i potrzebną inwestycję. W pokoszarowej kamienicy przy ulicy Pułaskiego 24B od wielu miesięcy trwa kapitalny remont. Bardzo zniszczony i zaniedbany zabytkowy budynek według pierwotnego planu miał przejść remont i dość szybko stać się domem pomocy społecznej. Inwestor, choć przygotowany na poważne wydatki, nie mógł przewidzieć, że na zaplanowany precyzyjnie budżet cieniem położy się pandemia, wojna na Ukrainie i potężna inflacja. Sam remontowany obiekt również nie szczędził kosztownych niespodzianek. Pomocną dłoń, prócz wielu darczyńców dokonujących wpłat na stworzenie domu pomocy, wyciągnął również podlaski samorząd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego skierował do rządowego programu odbudowy zabytków wniosek o dotację. Lista ogłoszona przez premiera Mateusza Morawieckiego i Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, przyniosła dobre wieści. Powstający z ruin zabytkowy obiekt uzyskał wsparcie w wysokości ponad 3,4 miliona złotych. To środki, które pomogą dokończyć dzieło tworzenia domu dla osób w jesieni życia. Docelowo będzie to dom pomocy społecznej dla mieszkańców i okolicznych mieszkańców, czy dla ludzi, którzy potrzebują w ostatnim okresie życia, czy w jesieni życia towarzyszenia, pomocy, którzy czują się albo już troszeczkę bezradni, albo są niepełnosprawni ruchowo, nie są w stanie sami funkcjonować, to do tego domu, jak również jest 18 mieszkań tak zwanych senioralnych, to są mieszkania treningowe. Bez wsparcia podlaskiego samorządu ukończenie inwestycji mogłoby znacząco odsunąć się w czasie. Teraz istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pierwsi mieszkańcy pojawią się tutaj za około pół roku. Mam nadzieję, że z końcem roku postaramy się, żeby zacząć już formalności, załatwiać odbiory i żeby pierwsi mieszkańcy na początku przyszłego roku mogli tu się wprowadzić. Nie każ zgadywać, zdecyduj sam. Samorząd Województwa Podlaskiego zachęca mieszkańców do bliższego poznania zasad, jakie w Polsce regulują proces transplantacji narządów. Być może zapoznanie się z nimi sprawi, że każdy mieszkaniec starannie przemyśli kwestię swojej ewentualnej zgody na uratowanie życia innemu człowiekowi i swym stanowiskiem podzieli się z najbliższymi, którzy czasem stają w obliczu wyboru, którego nie są w stanie dokonać. W Polsce w 2021 roku najmłodszy dawca narządów miał zaledwie 1,5 roku, najstarszy aż 79 lat. Dobrych przykładów pośmiertnego podarowania narządów, które drugiemu człowiekowi mogą i zwykle ratują życie, w województwie podlaskim w tym samym roku odnotowano 5. Tymczasem, jak informuje Poltransplant, na ostatni dzień 2022 roku w kraju na przeszczep oczekiwało 1856 osób. Polskie prawo stanowi, że jeśli potencjalny dawca nie wyraził sprzeciwu wobec procedury pobrania narządów, to powstaje domniemanie, że wyraził na to zgodę. Przypomina Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. I choć prawo jest po stronie medyków, to jednak za każdym razem, kiedy zaistnieje okoliczność pozwalająca na pobranie narządu, zawsze o stanowisko zmarłego pytani są jego najbliżsi. Prawo bowiem nie daje rodzinie uprawnień do decydowania w tej kwestii. Warto wypowiedzieć się w kwestii potencjalnego dawstwa, a jeśli nasze stanowisko nie jest przychylne tej procedurze, możliwe jest również wyrażenie sprzeciwu. Ten można wnieść przez wpis w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Możliwe też jest, by sporządzić w tej kwestii pisemne oświadczenie i nosić je przy sobie albo złożyć ustną deklarację w obecności co najmniej dwóch świadków. W związku z powyższym każdego zachęcamy do poinformowania rodziny o swojej woli na temat ewentualnego pośmiertnego oddania narządów, by uniknąć w przyszłości potrzeby domniemywania czyjejś woli w przypadku niespodziewanej śmierci. Apeluje Urząd Marszałkowski.